O nie, teraz wchodzimy na terytorium szczura. Dobra. Między młotem a kowadłem. Robimy sobie tą misję. Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili pół tuzina moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd. Przecież muszę coś zrobić. No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazę. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Wybierz miejsce. Dobra. Na cyklerz. Co oni tak blisko są tutaj, siedzą, nic nie robią, halo? Czy to mi się nagrywa? To jest ważne pytanie, najważniejsze. Dobra. Mam nadzieję, że się nagrywa, jest git chyba. Gdzie mogę zapisać? Nie, to się chyba samo zapisuje. Dobra, mam ten skład podstawowy. Wybierz miejsce na spichlerz, spichlerz. Niech będzie spichlerz tutaj. Dobra, drwal. Cyk. Cyk. I... cyk. Dobra, mamy drwala. Tutaj, czy ja chcę robić drwala? Nie. Gdzie oni będą się pojawiać? Drogowskaz, drogowskaz, tędy. Więc tu nic nie muszę się martwić. Muszę się martwić o to, o to i o to. Przez rzekę chyba nie przejdą, ale mogą mnie chyba strzelać. Dobra. Farma pszenicy. Raz. Dwa. Trzy. Nie wiem, jak to z tymi farmami jest, ale okej. Okay. Dobra, to... warsztat łucznika. Jeden. Dobra, nie... potrzeba drewna. A, no dobra. To tak średnio sobie wybudowałem chyba, bo tu zaraz obok jest ten. Dobrze. Jak nasze tam jedzonko? Żywności kurczą się, wiem, że się kurczą, ale spokojnie. Damy radę. Dobrze. Co ja potrzebuję? Obrona. Potrzebuję pewno tego. I na pewno potrzebuję tego, ale ten minie się, dobra. Czy on tam pracuje coś? Tak, wraca z drewnem. Kuternoga taki śmieszny. No nie, brakło mi drewna, ale ten minie się. Ten trochę daleko ma do niesienia, ale niech będzie. Tego tak trochę zrobiłem kiepsko. Wiesz co, zrobiłbym zanim to, zrobiłbym chatę drwala tutaj. Bo tu jest więcej drewna. Okej. Okay. Drewniane koszary. Niech będą. Niech będą tu. Drewniane koszary. Drewniane niczym wino. Okej. Okay. I teraz zrobiłbym... co bym zrobił? Weź mi to. Halo. Nie to, to. Tu.
Zrobiłbym... mury. Czekaj, jeszcze raz. Którędy oni mi się tu pojawiają? Ten. Dobrze, uff. Czekaj, bo ja tutaj wcale nie chcę iść. Chociaż zrobiłbym jedną bramę. Jest dobra. Brama. Cóż, w tą stronę bramę. Hej. Hej. I zrobimy sobie teraz... te mury. Takie. Tędy przechodzić nie chcę, na pewno. Sobie zrobię mury po prostu tutaj. Okej. Drewno mi dostarczają. Ja bym bardzo chętnie zrobił jeszcze jednego tego do... właśnie, warsztat uczniczy, drugi. Okej. Podatki... coś tam mam. Co to jest? To są łucznicy. Dobra. Siup łuczników. W sumie, jeżeli to jest tutaj, ja bym zrobił... czekaj, bo... trzeba to przemyśleć. Tu mam mury. A, weźmy ten. Widzisz, tutaj jest coś takiego. Ja bym to tutaj zasłonił. Nie wiem, czy oni mogą przejść tędy. Zobaczymy. Jakieś polecenia? Wiesz co? Nie, weź zrób tak. Zamknij bramę. I podejdź mi tu. Czy oni teraz będą szli naokoło? Tak, ale którędy będą szli? To jest ważne pytanie. Tamtędy. Dobra. To oznacza, że mamy dobrze zbudowane mury. Tu nie przejdą, tu nie przejdą. I zrobimy sobie mury jeszcze. Ale żem zrobił te mury. Dobra, i tędy też nie powinni przejść. Tu bym sobie zasłonił w ogóle tego chłopka parobka. Dobrze. I zrobię sobie tutaj... gdzie to jest? Tu. Tutaj bym sobie zrobił... wieżę. Bardzo dobrze. Jak tam wygląda sytuacja? No wiem, że nie można. Weź to wyrzuć. Halo, gościu. Trzeba nam nowych rekrutów. Jak wygląda sytuacja? Niedługo powinni się zjawić, więc niedobrze. Dobra. Czy ja tutaj chcę mury? Zasłoniłbym to jednak. Wolnik miecie 1. Okej, więc robimy dom. Postawimy sobie jakiś tam domek. Tyk. Dobrze. Jak wygląda sytuacja? Bierze do składu pszenica. Okej, jak wygląda żywność? Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Przydałoby się więcej tej pszenicy. Czemu nie mogę tu postawić na przykład? Dobra, mogę tam. O, coś słyszę. Potrzeba drewna. Okej, czy ktoś idzie mi z drewnem przypadkiem? Tak, idą. Postawię jeszcze jedną tutaj, farmę. Albo tutaj. Albo tu. Dobra. Czekamy na rozkaz. Okej, zrekrutuj. Muzyka jest niepokojąca. Dobra. I już właśnie tam tutaj. Ile tutaj mamy? 4. Tu mamy 3. Nie jest źle. Wiem, że tracimy trochę pieniędzy. Jak wygląda sytuacja? Grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Okej. Niewielka grupa. Jak wygląda sytuacja z drewnem? 12 drewna mamy. Dobra. Czy ktoś idzie z drewnem? Nie. Ten coś tam pracuje. Ten idzie z drewnem. Okej. A nie mogę przez tą groblę zrobić czegoś, nie? Chyba nie.
Dobra. Ci sobie tu budują. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ten sobie tam pracuje. Ten tu przyniósł. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Ej, czekaj, bo... On robi pszenicę, ale... Spichlerz... Nadchodzą nawały! Na co nawały? Ja tu piekarnię muszę zbudować. Dobra, buduj piekarnia. Tu też. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Kurde, ale żem to zepsuł. Chyba trzeba będzie wczytać, bo jestem debilem. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, karbować strzały. Jakieś polecenia? Nie mogę wycelować, sir. Czekamy na rozkazy. Tak? Nie mogę wycelować, sir. Ruszamy natychmiast. Szybko. Nie mogę wycelować, sir. Odszukać cel. Celować spokojnie. Łucznicy w gotowości. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Wyruszamy. Mój łuk będzie się służył. Nie, co ja zrobiłem w ogóle? Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? No dobra. Ruszamy natychmiast. Jakoś tam się udało. To ja zrobiłem. Nie mamy już żywności, sir. Wiem, że nie mamy żywności, bo jestem debilem. Halo. Co to jest? Produkuję mąkę. To zrób sobie ze dwa za mało wiatraki. Pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Tak. Ile mamy już tych pracowników? Dobrze, zróbmy jeszcze jeden dom. Czy to będzie dobre? Nie wiem. Niech będzie. Ojojoj, jak ja to zepsułem. A poczekaj. Obiekt musi przylegać do istniejącego składu zapasów. Aha, to powiększyć można. To ja tak nie chciałem. Myślałem, że mogę tutaj. Wraca z pszenicą, pobiera pszenicę. A ja nie mogę tutaj po prostu tej pszenicy tak dać bliżej? Sir, spichlerz jest pusty. No to sobie wczytamy chyba, halo. Dobra, mieli ziarno. Tak, mąki, mój panie. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Tak? Już tam zmierzamy. Dobra. Zobaczymy. Może się uda. Na ledwości, ale się uda. Dobra, jest mąka. Drewna nie mam w ogóle. Dobra, idzie tam z drewnem, dwóch chłopków, idzie po mąkę, wraca z mąką. Dobra, jakoś tu dajemy radę. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Dobra. Coś tam robią z tą mąką, zobaczymy, jak z tym jedzeniem będzie. Aby nie zaczęli uciekać. Skarbca bez zmian. Dobra, podreporujemy to trochę łapówką. Och, dzięki ci, panie. Ale dawaj, rób szybciej tą mąkę, gościu. Lud nie wie, co ma o tobie myśleć, sir. Szybciej, szybciej. Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Ludzie opuszczają zamek. Wiem. Dobra. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Wiem, że tracimy pieniędzy.
Dobra, jedzenie mamy. Nie wie, co ma o tobie myśleć, sir. Na plusik sobie zrobimy. Dobra. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Okej. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Okej, dobra. Oni już nie uciekają, jest dobrze. Taki system podatkowy jest sprawiedliwy. Dobre podatki to brak podatku. Ludzie przybywają do zamku. Dobrze, że przybywają do zamku. Ile mam wolnych kmieci? 0. 1, więc no dobra, niech będzie ten 1. A czy oni się... Ucznicy w gotowości. Oni mogą się jakoś uleczyć na przykład? Stawa agresywna tutaj, napierdzielaj wszystkich, których idzie. Dobra, jak tam z jedzeniem? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Dobrze. Żywność, chlebki sobie pieczemy, bardzo dobrze. Czy ja mam pszenicy, sporo, 33, mąki 11. Myślę, że jest git. Dobra, mam tych kmieci sporo. Czekamy na rozkazy. Okej, zrób tu nowy tam. Mój panie. Ent idzie gdzieś tam. Ruszamy natychmiast. Dobra, właśnie tu. Zanosi, dobrze, chleba. Czy ja dam radę zbudować jeszcze jeden ten? Jeszcze jedną piekarnię. Jak z tą mąką sytuacja wygląda? Tej mąki jest sporo, 11. Weź mi zbuduj jeszcze jedną piekarnię, gościu. Dobra. Mąki jest sporo. Jak wygląda stosunek mąki do pszenicy? Mógłbym jeszcze jeden wiatrak postawić, ale nie mam tego. Czekamy na rozkazy. Dobra. Za ile przyjdzie kolejny ten? Myślę, że za chwilę. Jakieś polecenia? Dobra, właśnie wyruszamy. Tutaj. Będzie ta ostateczna bitwa, która mnie niepokoi. Wiadomość od szczura. Wkrótce będziesz się czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. On jest brzydki. Najgorzej. Dobra. Tu jest, tu działa. Wszystko jest dobrze, to pracuje. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Okej. Okay. Oni mnie też lubią bardziej. Ludzie żywią do ciebie ciepłe uczucia, sir. Cieszę się bardzo. Muszę zawsze pamiętać, żeby przeklikać to wszystko. Tu wykorzystuje się mąkę do produkcji chleba, okej. Okay. Tu przechowuje się żywność, pozyskuje mąkę. Dobrze. Oj, coś tu jest, zaraz będzie atak. Ej, on to przekłada? Nie. Dobra, 17 mąki. 31 tego. Tu... Dobra. Jakoś dajemy radę. Bierze ze składu, bierze ze składu. Oki, doki. Wojska szczura atakują. O właśnie. Co to za krzyki nienawistne? Dobra, mam kolejnego chłopka parówka. Czekamy na rozkaz. Aj, wiesz co? Nie wiem jak będzie z tym. Już właśnie tam zmierzamy. Tak? Tu jest trochę ranny. Mój łuk będzie ci służył. Nie mogę wycelować, sir. Mój panie. Nie mogę wycelować, sir. Dobra. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Dobra, jakoś tu dajemy radę. Łucznicy w trójce. Ruszamy natychmiast. Szybko! Wróg został pokonany, panie. Jakieś polecenia? Okej, okay, dobra, niech oni idą tutaj. Mnie trochę zatrważa to, że ja mam tutaj... Wiesz co, weź, ile mamy drewna? Sporo. Okej, okay, zrobimy tak. Zrobimy wieżę.
Postawimy ją tutaj. I część z tych... Nie można tutaj tego zbudować, nie można. Tam jedzenie... Okej. Okay. Czekamy na rozkazy. Ile ich tu jest? Sześciu. Ile ich tu jest? Pięciu. Wiesz co? W gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Panie, jakieś polecenia? Idź tutaj. Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Idź tutaj. Tak. I ty już tam zmierzamy. Będziemy ich mieli trochę więcej. Jak tam sytuacja? Dobrze. Łucznicy w gotowości. A ciekawe, czy ja będę mógł ich jakoś ten faktycznie leczyć. Dobra, łuki się budują. Drewno mamy. Jak tam sytuacja z tym? 36, 22. Myślę, że jest dobrze. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. To też jest dobrze. Wyratowaliśmy to. Tej mąki jest więcej, więc mógłbym... Ile mam drewna? Budowałbym jeszcze jeden ten. Piekarnia. Sporo mam. Dobra, słyszę nienawistne dźwięki. Okej, te łuki się budują. A, przydałoby się. Stan bez zmian, mój panie. Co? Nie to. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Okej, zrób tak. Potrzebuję trochę pieniędzy. Dobra. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, ruszamy natychmiast. Mój panie, tu wszyscy agresywnie, agresywnie, agresywnie. Dobra. Tak? Łucznicy w gotowości. Oni są tutaj ranni mocno. Czekamy na rozkazy. Kolejny łucznik, dobra. Jedzenie. Myślę, że damy sobie radę z tym jedzeniem. Mój łuk będzie ci służył. Właśnie tutaj. Wyruszamy. Albo już nie. Tam zmierzamy. Idź tutaj. Bo jak przyjdą mi, wiem, bo oni wszyscy idą tutaj. Więc chociaż ty trochę źle zrobiłem. A nie, dobrze zrobiłem tą bramę. Dobrze. Zobaczmy, jak tam magazyn. 24, 24 jest dobrze. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Tu też się powiększają, więc jest git. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Podatki są troszeczkę za wysokie. A, tam głupoty gadasz, jest ładnie statystycznie. Dobra. Zobaczymy, kiedy przyjdą po nas. Będą jeszcze dwie fale jakby. Najgorzej, że nie mają łuczników, to teraz już nie jestem taki odważny. A ja nie mogę zbudować innych wojowników. Nie, drewniane koszary, zbrojownia. Nie mogę. Czekamy na rozkazy. Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armie Duke'a de Puss zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Dobra, czyli chyba idzie do nas. Co? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Jeden chłopek, idź tutaj jednak. Tu ich jest ile? Pięciu. Łucznicy pięciu. Mój łuk. Ośmiu. Okej. Okay. No i tutaj dziewiąty chyba wpada, tak? Mój panie. Nie, ośmiu. Co to jest? Kamień. Okej. Okay. No, panie Depłuk. Czy jak on tym się nazywa? Depłuk? Depiuk? Nie pamiętam. Nie warty jest zapamiętania. Bo zaraz go nie będzie. Złoto wpływa do naszego skarbca. Ej, w ogóle ta drewniana siedziba to ona jest jakaś lepsza? Tak, siedziba. Im większa jest siedziba, tym więcej ludzi może w niej znaleźć. Aha. Okej, atakują. O cholipka. Dobra, ja nie wiem, czy ja to przeżyję. Jakieś polecenia? Nie mogę wycelować, sir. Dobra, atakujcie byle kogo. Ważne, żeby zabić. To mnie martwi, że oni tutaj mają po jednym życiu na przykład. A ja stąd sięgnę. Strzały gotowe. O kurde. Nie! Ruszamy natychmiast.
spokojnie. Wróg przerwał nasze mury. Wyruszamy. Nie mogę wycelować. Już tam zmierzamy. Czekamy na strzały. Łucznicy w gotowości. Karszować strzały. Odszukać cel. Celować spokojnie. Mój łuk będzie się strzał. Nie mogę wycelować. Strzały gotowe. Jakieś polecenie. Nie mogę wycelować. Jak nie możesz wycelować? Ruszamy natychmiast. Karbować strzały. Tak? Odszukać cel. Łucznicy wycelować spokojnie. Biegnij tu, gościu. Oj, coś chyba przegram. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Nie mogę wycelować. Czekamy na rozkaz. Odszukać cel. Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Nie zmierzaj, strzelaj z tych. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Idźżesz. Strzały gotowe. Panie, karbować strzały. Halo. Łuki. Idzie po drewno, chłop. Dobra, idź wojuj, wojowniku. Trochę mnie rozgromili, nie przyznam rację. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Lord jest atakowany. Czekamy. Wiem, że jest atakowany. Odszukać cel. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Nie mogę wycelować, sir. Szybko, goń ich! Ruszamy! Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy! Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Czy wyszli w ogóle? Łucznicy w gotowości. Wiadomość od szczura. Niech to! Moi głupi żołnierze nie potrafią... Nie chcą, ach! Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Dobra, udało się, ledwo. Jesteśmy zwycięzcami. Stracone jednostki 96%, no. Ledwo się udało. Jak tam, jakaś historia się dzieje teraz? Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pył bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo. Tak, pewnie mnie wyzywają. Dobra. I to by było na tyle w tym odcinku, chyba. Zobaczymy. Tak, to
To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić następnych odcinków. Tymczasem do szczur. W następnym odcinku. Duke de Puss pragnie spotkać się z nami w wąwozie zamkniętym ze wszystkich stron, wysokimi ścianami sklepu. Zakończ misję. Tak. I w następnym odcinku będziemy robić następne przygody z twierdzy. Więc do zobaczenia i cześć!